Człowiek orkiestra, twórca muzyki, którą wszyscy słyszeliście, może nie wygląda jak typowy rokenrolowiec, ale jest jednym z twórców tego gatunku w Polsce. Moim gościem jest Tomek Lipiński. Tomku, bardzo mi miło Ciebie gościć. I również dziękuję bardzo za zaproszenie. Zaczęłam od tego, że człowiek orkiestra, bo tak wiesz, postanowiłam no. sobie wygooglować te wszystkie Twoje zawody i troszkę ich jest. Słuchaj, to jest tak gitarzysta, kompozytor, założyciel zespołu, autor tekstów, dyrektor BMG, redaktor naczelny pisma. O, po drodze tam, tak, tak. C wiesz, to tego jest tak naprawdę dużo więcej Wiesz, ja, I to jest moje szczęście i nieszczęście. E, bo y, patrząc tak wstecz, właściwie no, większość życia mam już za sobą, to mi się wydaje, że ja przez całe życie po prostu sobie y, znajdowałem zabawy. Że ja nigdy nie dorosłem y, do tego momentu, żeby. Tak jak wszyscy odpowiedzialni faceci iść do pracy i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Natomiast yy, jakoś sobie przedłużałem dzieciństwo, tę wolność dzieciństwa poprzez yy, interesowanie się całą masą rzeczy, które właściwie się nie składają, wydawałoby się w całość. Yy, a jednak się składają, no bo ja jestem tą całością, która tutaj siedzi przed Tobą i o tym opowiada. Więc to rzeczywiście jest dosyć dziwne. To jest i przekleństwo, i błogosławieństwo. Błogosławieństwo, bo, bo właściwie całe życie poświęciłem na, na uczenie się świata, tak bym powiedział. No, zawsze to bardzo romantyczne. Wszystko mnie ciekawiło zawsze, wiesz? wszystko było ciekawe, stąd też to rozproszenie. A, I rzeczywiście dość dużo. Wydaje mi się, udało mi się o tym świecie dowiedzieć, co sobie szalenie cenię z jednej strony. Z drugiej strony, oczywiście, im więcej się wie, tym trochę trudniej żyć. To też jest prawda. I, a to rozproszenie powoduje, że nie skoncentrowałem całej swojej życiowej energii w jakimś jednym zadaniu, czy w jakimś jednym nurcie, który być może... Pozwoliłby mi w nim osiągnąć dużo, dużo więcej, a tak to jednak pozostało jakoś rozproszone. Ale yy, no, suma summarum, taki jestem i. I taki jesteś. Tomku, I taki czy jest. da się żyć z rock and roll'a w Polsce? Już pytam o to dla, dlatego, bo wymieniłam te wszystkie zawody nie bez powodu. Czy znaczy mam wrażenie, że muzyk w pewnym momencie musi się po prostu jakoś mówiąc prostratować? No, muzyką można zarabiać na bardzo różne sposoby. Ja znowu miałem to szczęście. Ja się zająłem muzyką w bardzo szczególnym momencie historii Polski też trzeba powiedzieć, dlatego że to była końcówka lat 70. kiedy ten PRL, w którym no powiedzmy wychowywałem się i ja i moje pokolenie. Wyżu, ogromnego wyżu demograficznego, największego po wojnie wyżu demograficznego, być może największego w historii Polski. Myśmy zaczęli wchodzić w życie w połowie lat 70., w sytuacji, w której wszystko się powolutku zaczynało rozłazić. Yy, I sytuacja była o tyle paradoksalna, że Yy, ciężko było znaleźć pracę, a jednocześnie brakowało do, rąk do pracy. To znaczy ten, ten, ten system już doszedł do ściany tak naprawdę. I w tej sytuacji nie sposób było tak naprawdę, tak jak to dzisiaj rozumiemy, zaplanować sobie życie, czy zaplanować sobie jakąś drogę kariery, czy powiedzieć sobie w, w wieku tam 18-19 lat, powiedzmy, okej, okay, to ja chcę być tym i tym. i były różne drogi, powiedzmy, albo chociażby jedna, którą można było że znaczy, Tak była jedna. Można się było zapisać do partii i iść tą taką drogą, która była jasno wytyczona. I ona, jeżeli ktoś nie był kompletnym idiotą, a nawet jak był, tego wynosiła na tym, tym partyjnym kluczem na różne wysokie stanowiska. Ale jeżeli się nie chciało iść tą drogą, to będąc 20-paroletnim 20 człowiekiem w tym czasie, właściwie nie miało się co robić tak naprawdę. I, I to ogromne szczęście, jakie mnie spotkało, że akurat nastąpiła ten 76-7 rok, nastąpiła ta eksplozja pankowa i, i też muzyka reggae, i tak dalej, i tak dalej, że to mnie wszystko ośmieliło do. Yy, Okej, okay, skoro tak, i tak nie mam nic do stracenia, no to zajmę się muzyką. Oczywiście, przy takim nastawieniu w różnych okresach życia yy, to się nie udawało, i wtedy trzeba było po prostu zająć się czymś innym. Yy, Zdarzać się tego, co było możliwe. No zaraz po 1989 roku, w 1990 roku na przykład ja i zresztą paru moich też kolegów muzyków pracowaliśmy w pierwszym takim pubie czynnym 24 godziny na dobę na puławskiej słynnym. To jest zajęcie muszę przyznać. No tak by się wydawało, ale podawanie piwa. Mhm. No ale trzeba było, bo, bo, bo po prostu nagle ten na, na rok mniej więcej ten rynek koncertowy właściwie w ogóle usiadł i, i, i dopiero później powolutku startował i tak dalej. Tak dalej. Także różne rzeczy, a, a, a też z tego powodu, że różne rzeczy mnie interesowały, to miałem też taką pewną łatwość wskakiwania w, w, w różne role. W różne role. Tak. Tomku, jak ty oceniasz dzisiaj e, tych młodych ludzi, którzy noszą koszulki Ramonsów, Sex Pistols, niekoniecznie, mówiąc delikatnie, wiedząc, co się kryje za tymi nazwami? Wiesz, no, tak się musiało stać, że, y, że te zespoły, czy te zjawiska, które jednak okazały się szalenie silne, bo. Y, one tak jak kamień wrzucony do wody, prawda? Te koła się rozeszły po całym świecie i właściwie ten koniec lat 70. miał bardzo ogromne znaczenie w ogóle dla podejścia do sztuki. To znaczy ta koncepcja do it yourself, tak? Czyli jakby poszerzanie tego obszaru niezależnej twórczości, niezależnej od dużych y, globalnych y, już w tej chwili struktur tak, biznesowych. Y, że to jest, y, to jest dziedzictwo właśnie tamtego czasu i oczywiście też w stylistyce, w stylu w ogóle y, y, cała masa rzeczy, wiadomo, że w pewnym momencie ta, ta stylistyka pankowa wróciła tylko już w wersji salonowej, prawda? Z no, diamentami. Się modę, tak tak, się to wprost, I to było nieuniknione. Jeżeli jest coś w jest silne, to to siłą rzeczy wchodzi do, mm -hmm. do tego zestawu takich mainstreamowych, pewnych kodów estetycznych i w nich funkcjonuje. Ile to ma wspólnego, z, że tak powiem, ze źródłem? Dla Ciebie to jest okej? Okay? Niewiele. No, to jest, wiesz, no, trudno się kopać z koniem, jak to mówią, tak? I y, tak jest. Natomiast, y, natomiast no, rzeczywiście, y, y, jest fajnie, jeżeli ktoś y, tknięty tą modą, czy przyciągnięty tą modą, zaczyna się interesować, okej, okay, jak to było naprawdę, tak? To ja myślę, że to, w ten sposób może coś dobrego z tego wyniknąć. Poza tym... Tomku, definicja rolla według Lipińskiego? No właściwie nie ma, nie ma definicji. To jest troszeczkę takie zjawisko, które każdy kolejny artysta redefiniował i redefiniuje na nowo. Tak? To, to... I to tak musi być, bo skąd się w ogóle wziął rock'n'roll? Rock'n'roll to był w połowie lat 50., to był jeden z wielu modnych sposobów tańca oparty na Zgadza. pewnego rodzaju konkretnej muzyce, a ta muzyka to było po prostu dwa razy szybsza, dwa razy szybciej grana forma bluesowa, szybciej i mocniej, bardziej agresywnie. Robili to zresztą, robili to muzycy country. Pierwsze zespoły rockowe składały się z muzyków, którzy normalnie grali te tam pieśni country i, i gdzieś coś nagle po prostu takiego się zadziało w, poprzez wzajemne wpływy różnych kultur amerykańskich, które tam robiły swoją muzykę, że powstała nagle, powstało coś takiego, co właśnie okazało się mieć dużo większą siłę niż inne równoległe gatunki i stało się jakby pełnoprawnym gatunkiem muzycznym. I później oczywiście to zapłodniło Anglię, razem z Rytmem Bluesem, to zwrotnie. Za... Zawsze kolejny etap w rozwoju tej muzyki był jednocześnie redefini redefiniowaniem tej muzyki. Długo mogę o tym mówić, ale tak było. I dopóki tak się dzieje, dopóty ta muzyka zresztą z każdą muzyką trochę tak jest. Dopóki tak się dzieje, dopóty muzyka jest żywa. W hip-hopie hip-hop żyje tylko dzięki jeszcze, tylko dzięki temu, że wciąż jeszcze pojawiają się artyści gdzieś tam, którzy mówią, ok, to zróbmy to jeszcze inaczej. Jeszcze tak tego nikt nie robił. Ale hip-hop jest trochę młodszy od roka. Zrokiem jest trudniej, to znaczy coraz im, im dłużej ten gatunek istnieje, tym trudniej jest zrobić coś, tak, jak to jeszcze nie było robione. Ty sobie zrobiłeś taki rachunek zysków i strat, jeśli chodzi o twoje rock'n'rollowe życie. Innymi słowy, czy ty dałeś się kiedyś uwikłać w jeszcze takie kojarzone stereotypowo z rock'n'rollem rzeczy, takie jak używki, takie za wysoki obcas? E, takie jak używki, takie jak wiesz, spontaniczny seks. Czy Aha. to ciebie w ogóle dotyczyło? Znaczy spontaniczny seks oczywiście jest wspaniały, tak, jeśli jest spontaniczny. Jak nie jest spontaniczny, to. Ale... No tak. E... Wiesz, ja ci powiem, to jest szalenie fizycznie wymagający zawód. To są ludzie, często nie zdają sprawy z tego. Wiesz, to, Wydaje ja, się, że to jest tylko nie, zbieranie rejestracji. Ludzie, ludzie cię widzą przez tę godzinę, półtorej tak. na scenie, tak. kiedy, tak jak sportowiec, po, powinnaś być w tym momencie, w tym samym momencie, w którym sportowiec jest, kiedy, wiesz, skacze przez poprzeczkę albo akurat biegnie, wiesz, i, i ma osiągnąć wynik. To powinien być ten moment. Wiesz. Ponieważ często to, ten moment przypada, najczęściej przypada na koniec dnia, a ten dzień był najpierw kilka godzin podróży, w nie zawsze komfortowych warunkach, tak? ileś tam godzin czekania, jedzenie byle czego, często byle gdzie, no, nie zawsze zdrowych rzeczy. I często na takim zmę wielogodzinnym zmęczeniu musisz wyjść na scenę i być w szczytowej formie. Trudno, żeby ci nie przeszło przez myśl, ok, to może jakoś, nie wiem, może jakiegoś drinka szybkiego, tak? Bo on mnie postawi na nogi. Tak. Dopóki to jest drink, który cię stawia na nogi, to jest ok. W momencie, w którym zaczyna to być pięć drinków i pięć następnych Które po koncercie, tak, to zaczyna być problem, bo to się odbija i na, i na muzyce, i, na, i, i odkłada oczywiście w czasie, jako ten. Więc tutaj. Ja nie za bardzo chcę wdawać się w zwierzenia. Mhm. Dlatego, że, że to oczywiście mogłoby być bardzo interesujące, ile w życiu piłem i, i, i co ile razy zażywałem. Mhm. E, mogę powiedzieć tyle, że mam to szczęście, że alkohol mi bardzo szkodzi. To znaczy, że zresztą im, im jestem starszy, tym bardziej. To, że ja zanim. Mam fajną fazę na alkoholu, to już mam kaca, więc okay. w związku z tym jest To nie jak typowy Polak, wiesz... Od... Nie, zupełnie nie. Jedna z wielu rozbieżności. Tak. Poza tym ja się zawsze starałem żyć, żyć w miarę higienicznie i żywo, i, i zdrowo. I żywo, I żywo też. też. Tak. <laughs> więc, więc zawsze starałem się stronić, miałem różne doświadczenia w życiu, przyznaję, ale starałem się stronić od tych substancji, które ewidentnie powodują spustoszenia. Mogę powiedzieć tyle, że trzy lata temu, jeśli się nie mylę, to było trzy lata temu, byłem na, na badaniach w szpitalu, na obserwacji. I pani doktor, neurolog, której zwierzałem się ze swoich przygód młodości i wieku średniego, oczekiwała w moim mózgu spustoszeń. Właśnie, tak, była zdumiona. Powiedziała, że musi zrewidować swoje opinie na różne tematy, ponieważ mam mózg człowieka o, o prawie 10 lat młodszego w stosunku do. Do swojego wieku. I jednak biologicznego. Te moja teoria, że rock and roll od Młaca tutaj znajduje jakieś potwierdzenie? Jeżeli tak, no jeżeli się człowiek nie ześliznie z tej, z tej e, śliskiej jednak i, i chybotliwej ścieżki, bo, bo z drugiej strony ma, mam oczywiście e, mnóstwo przykładów, e, przyjaciół, kolegów, znajomych i nieznajomych, którzy. Którzy mieli to nieszczęście się ześliznąć z, z tej ścieżki, i albo już nie żyją, albo. albo Albo mają inne problemy. skoro mówimy o kondycji, to ja o kondycję muzyki w Polsce chciałam zapytać. Jo, to, Jak ty oceniasz ten współczesny rynek muzyki, nie tylko rockowej, ale i pop, w ogóle tych hmm. młodych twórców? Czy nie masz wrażenia, że troszeczkę stało się tak, że muzyka przestała być formą sztuki dla odbiorcy, stała się taką wiesz, bardzo konsumpcyjną formą, wiesz, spędzania czasu na koncercie, idzie po to, żeby zobaczyć, czy nie? Riana pokazała cycki na przykład, tak? Niekoniecznie po to, żeby usłyszeć nowy utwór. Zresztą zawsze były takie artystki, na których koncerty się chodziło po to, żeby zobaczyć, czy, czy pokazały cytki, albo jaką sobie operację zrobiły. Czy Nie, no, poważnie mówiąc, yy, rzeczywiście bardzo dużo się zmieniło. To znaczy, yy, jeśli by wziąć... Yy, znaczy ta sytuacja oczywiście zmienia się cały czas, bo jakby patrzeć na całą historię tej współczesnej muzyki popularnej, czyli sięgnąć jeszcze do końca XIX wieku, jak to się wszystko zmieniało, no to mamy cały czas właściwie co, co dekadę, co dwie dekady mamy, mamy zupełnie nową sytuację, nową poprzez nowe technologie, które się pojawiają, bo oczywiście sytuacja muzyki w momencie, jak ta muzyka zaczęła być sprzedawana, już nie mówię na wałkach, ale powiedzmy na, na płytach szalakowych, tak, to rola tak zwanej sheet music, czyli muzyki drukowanej w nutach spadła tak? i sklepy, które w Nowym Jorku cała była yy, ulica, która sprzedawała nuty, nagle yy, nagle te biznesy straciły rację tak. byty, bo ludzie zaczęli kupować przede wszystkim muzykę na płytach. Później płyty ustąpiły yy, taśmą czy kasetą, później się pojawiły kompakty, aż doszliśmy yy, po stu latach do sytuacji, w której większość, tej, większość muzyki jest e, rozpowszechniana w niematerialnej formie, cyfrowo, w sieci. E, Właśnie ja przy że życiu w słowo, ale pamiętam, że swego czasu jakoś tak to wyliczyłeś, że chyba co sekundę użytkownik Spotify'a musiałby słuchać twojej muzy, żeby zarobić średnio tam krajowo. Liczyłem. Tak, tak. To znaczy mm -hmm. rzeczywiście mm -hmm. jest tak, że, że, i, że zawsze ta technologia y, y, idzie szybciej niż, y, niż wszystkie uregulowania prawne. Tak? I, y, i tutaj też artyści zostali w tyle, już nie chcę się zagłębiać powiedzmy, w, w szczegóły tego zagadnienia, bo ono jest dość skomplikowane. I no, wszyscy wiemy, że generalnie, jakby to powiedzieć, no, jest pewien kłopot z dostosowaniem funkcjonowania albo wzajemnym dostosowaniem się funkcjonowania. Na przykład internetowych gigantów, takich jak Google, czy, czy, czy właśnie Spotify, czy, 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 czy Apple, czy inne. Do istniejących systemów i uregulowań prawnych. To znaczy te wszystkie historie, z tym unikaniem podatkowania właściwie, gdzie Apple płaci, pod, właściwie gdzie ma siedzibę, gdzie produkuje i tak. Plus to, co oni oferują, czyli Ogromna ilość właśnie chociażby muzyki w formie cyfrowej, jak to ma być rozliczane, jakim cudem artyści mają z tego dostawać swoje pieniądze, to wszystko gdzieś nam uciekło. I dopiero w tej chwili jest ten czas, kiedy. Y y y Różni mądrzy ludzie się spotykają i pracują nad tym. Prześledziłam komentarze w sieci na Twój no. temat i muszę przyznać, że no, o ile Twoje fani co do Twojej twórczości muzycznej nie mają żadnych zarzutów, o tyle y, 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 mają problem z Twoim takim zaangażowaniem politycznym. Jeden z komentarzy na przykład brzmi tak. Co on opowiada? Przecież w wyborach jawnie popierał PiS. Kompletny idiota wpędził nas w to bagno, a teraz próbuje filozofować. Z kimś komuś pomyliłem najwyraźniej. No, no, no. właśnie chciałam cię zapytać, czy popierałeś? Nie, PiS. no PiS-u nie popierałeś. Mam być szczery, to żeby tak powiedzieć, pisu jeszcze wtedy nie było, ale tej braci Kaczyńskich nie popieram od 1993 roku. I nie popierałem ich w poprzednich wyborach. Mało tego, komuś się pomyliło coś. 10 lat temu, to już ponad 10 lat temu, kiedy pis rządziwszy około roku, no sam się, że tak powiem, wywrócił. Yy, wziąłem udział w kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej, która wtedy była no, oczywiście czymś zupełnie innym niż jest dzisiaj. Yy, była partią dającą nadzieję przede wszystkim była partią, która była w stanie powstrzymać PiS yy, przed powrotem do władzy. I mówię to, yy, tak powiem, z uniesionym czołem. Y, że w jakimś tam, może niewielkim, ale w jakimś stopniu przyczyniłem się do tego, że wówczas udało się PiS zatrzymać. I y, powiedzieć, że szalenie boleje nad tym, że się nie udało PiSu zatrzymać y, ostatnio, no, byłoby dużym niedopowiedzeniem. Uważam, że, y, że w Polsce dzieje się y, tragedia i y, absolutnie y, Jestem świadom tego, co to słowo znaczy. Tomku, a czy Ciebie da się w ogóle dzisiaj wpisać wiesz, w lewo, w prawo? Bo kolejny z kolei, kolej, kolejny z kolei komentarz mówi, e, popierał Komorowskiego IPO, czyli faktycznie tak. ludzie się nie potrafią zdecydować. Należał do pierwszego szeregu wyznawców i pewnie by tak było, gdyby nie wyniki wyborów. To po której stronie jesteś? Nie, dzisiaj nie, jest? nie. To znowu jest kwestia niedoinformowania. Gdyby, mm. gdyby ktoś prześledził. Yy, 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 yy. Jakis, jak, a to można prześledzić, jest moje konto na Facebooku, Pewnie. można zajrzeć kilka Pewnie. lat wstecz. E, nie, rzeczywiście, po tej pierwszej kadencji Platformy Wyborczej byłem pełen obaw przed ich drugą kadencją. E, te obawy publicznie wyrażałem. E, druga kadencja Platformy skończyła się całkowitą porażką. To znaczy, ja uważam, skoro już weszliśmy na tematy polityczne, e, uważam wprost, że. E, Wyjazd Donalda Tuska z Polski do Brukseli, który jest zrozumiały jakoś tam y, po ludzku, tak? Jasne, jest elementem jego kariery. Jest elementem tak? jego kariery, y, odsłonił całkowitą po prostu bezradność i słabość Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska przegrała te wybory, można powiedzieć, na własne życzenie dzięki, dzięki jakiejś niewyobrażalnej po prostu głupocie i nieudolności. Platforma Obywatelska jest głównym autorem sukcesu wyborczego PiSu, moim zdaniem. I nigdy nie wyciągnęła z tego wniosków, tak naprawdę, nigdy się nie uderzyła w piersi, nigdy nie, nie, nie rozliczyła się z tą po prostu jakąś yy, horrendalną porażką, jaką, jaką poniosła i, i tak dalej. No ale więc, więc takie jest moje stanowisko w tej sprawie. Nie, ja, się ja, z tym nie, nie da się mnie dzisiaj yy, umieścić nigdzie, w tym spektrum, w tym wachlarzu politycznym, ponieważ myślę, że należy do tej największej grupy Polaków, yy, których nikt nie reprezentuje w Polsce w tej chwili. Polaków, którzy chcą w miarę normalnie żyć, którzy nie chcą być ani skrajnie lewicowi, ani półskrajnie lewicowi, nawet ani skrajnie prawicowi, nawet pół, ani nawet średnio skrajnie prawicowi, którzy chcieliby gdzieś w jakiejś w równowadze, w jakimś balansie. To jest to, co się, co się ponad 10 lat temu udało Platformie, właśnie zagospodarowanie tego centrowego yy, elektoratu. Nie wiem, na ile szaleństwo, w którym Polska w tej chwili tkwi, doprowadzi do tego, czy doprowadza, że ten centrowy, umiarkowany, stabilizujący elektorat zaczyna się radykalizować i odpływa na skrzydła. Jeżeli tak się dzieje, byłoby bardzo źle dla Polski, bo... Yy, bo to centrum jest potrzebne właśnie w celu jakiegoś takiego u, y, ukorzenienia tej, tej polskiej, po prostu oszalałej, y, y, skrajnej polityki. Jesteśmy niewątpliwie w tej samej drużynie w tej kwestii. Zejdźmy z polityki. Ja mam, y, ja mam jeszcze takie, taką zabawę dla Ciebie. Chciałabym, żebyś y, dokończył zdania. Mm. Jestem zażenowany, gdy widzę. <laughs> No wiesz co, no tak siłą rzeczy, wiesz, z rozpędu narzucani się. Wiesz, no jestem zażenowany, gdy, gdy, gdy widzę i gdy słyszę wypowiedzi niektórych polityków. No jestem zawsze zażenowany, patrząc na Donalda Trumpa, który jeszcze nam się dawe znaki wszystkim. Jestem, tak, tak sądzę. Ostatnio jestem do granic możliwości zażenowany. Wypowiedziami pana prezydenta Dudy porównującymi Unię Europejską do, do zaborów. no To okay. po prostu. Okay. Tak, to Żenady chyba wystarczy. Najbardziej dumny jestem z. to najbardziej chyba dumny jestem z tego, że, że e, wkraczając za, za, za niewiele miesięcy, znaczy kończąc za niewiele miesięcy 63 rok życia że mogę spojrzeć wstecz i pomyśleć sobie, okej, okay, w zasadzie było różnie, ale... ale... znaczy gdyby ktoś miał, przyszedł do mnie dzisiaj i powiedział, ok, to są twoje ostatnie drzwi, wiesz, obejrzyj się jeszcze wstecz i, yy, i popatrz, to oczywiście jest mnóstwo rzeczy, których bym żałował, ale... Ale zrobiłbym ten krok yy, yy, odważnie. Mam gdzieś. Znaczy, wiesz co, to może nie, Czy nie, jesteś pacyfistą, nikogo nie może nie, 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 wiesz to trochę. T, Aha. Szczerze mówiąc trochę. To żona mnie skrzyczy za to, ale trochę mam, mam gdzieś to, co ludzie o mnie myślą, wiesz? Nie do końca, bo to by znaczyło, że, że jakby nie dbam o to, nie, że nie, jakby nie dbam nie o, o innych, ale y, to w trochę innym wymiarze. Wiesz, jeżeli sama dobrze wiesz, jeżeli funkcjonujesz jako osoba publiczna, to siłą rzeczy cała masa ludzi projektuje na ciebie swoje własne, swoją dobrą i złą energię. Wszystko co mhm. chcesz, rozumiesz? I zaczynasz funkcjonować jakby w różnych wymiarach, jako różne osoby. Wiesz, jeżeli się zaczynasz tym przejmować, że akurat Kowalski sobie pomyślał o tobie to, a, a tam Malinowska powiedziała o tobie tamto, jeżeli, jeżeli zaczynasz zbyt to waż, poważnie traktować, jeżeli zaczynasz yy, czytać komentarze pod... albo zbyt poważnie je traktując, czytać komentarze pod jakimiś swoimi wypowiedziami, czy tak jak pod tym programem, yy, i się tym przejmować właśnie, to to, to jest... Yy, może być to bardzo destrukcyjne po prostu, także nie ma sensu. No i, trzeba zdawać trzeba... sobie sprawę z tego, co się robi, z własnej Dokładnie. wartości, z błędów, Dokładnie. które się popełnia, ale, ale nie ulegać tej presji. Yy, to ktoś... jest społeczeństwa, które nawet tak. nie ma odwagi pokazać twarzy, kiedy nie, Nawet, się, taki nawet komentarz. się nie zna. No, tak jak tutaj słysza, usłyszałem, że jestem zwolennikiem PiSu, Tak, więc... Tak, tak. I mogłem za to dostać po gębie na <grym> no. e, To moim idolem jest. Ja mam muzycznych idoli wielu bardzo. Wiesz? To taki I... jeden. <grym> Właśnie to, najgorsze jest to, że się nie da. Znowu tutaj jest to rozstrzelanie, że, ja, <grym> że ja tyle. Mam tyle, tyle ulubionej muzyki. Wymienię tak, no nie wiem, czterech, pięciu, tak, wiesz, historycznie, jedziesz. tak jak wiesz. Bob Dylan, e, Miles Davis, e, Bob Marley, um, Joe Strummer. Okej, okay. okay, no to tak. Okay. Trochę chaotycznie. Bardzo fajni e, idole. I tam jeszcze na koniec e, nie stać mnie na. No wiesz, materialnie nie stać mnie na bardzo wiele rzeczy, ale. Nie wiem, jak rozumiesz to pytanie. No właśnie, to zależy, jak zrozumiesz, tak, tak ja to odbiorę, no. że no, że to naj, 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 najgorsze pytanie... Wiem, dlatego zostawiłam je na koniec, pytanie, bo wcale nie mam wszystkich. na myśli, wiesz, jachtów no. i helikopterów. No, no więc właśnie, no bo a, a, zawsze się może zdarzyć jeszcze, mogę jeszcze na uschyłku życia, mogę napisać <laughs> piosenkę, która stanie się światowym przebojem i a nagle, no, y, wiesz... Ale mówiąc poważnie... Nie wiem, co powiedzieć, naprawdę. <laughs> Zabijałeś mi ćwieka. No w sensie takim bardziej abstrakcyjnym. No, nie stać mnie zwykle zwykle rozumie się jako, wiesz, że nie stać mnie na coś, czego nie powinienem zrobić, tak, że nie, nie stać mnie na, 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 tak, na takie szaleństwo, czy nie stać mnie na takie, wiesz, taką głupotę, wiesz. Nie wiem, wiesz, to jest, tak teraz się właściwie wtórnie zastanawiam, dlaczego to pytanie jest takie dziwne Tak, powiem Ci, że w kontekście ta, twojej, i Twojego doświadczenia z buddyzmem sobie mhm. pomyślałam, że osoba, która się kiedykolwiek zainteresowała tym tematem, mhm. raczej wie, że chyba nie stać nas wszystkich na to, żeby marnować czas, Co? No to na pewno, to znaczy tak, no gdyby chcieć tutaj uderzać wiesz, w wielki dzwon, no to, to rzeczywiście tak, no to przede wszystkim nie stać nas na to, żeby marnotrawić życie, ten czas, który, wiesz, ten czas jest szalenie ograniczony i to yy, przekonujemy żyjąc, wiesz, po, posuwając się w życiu, tak, yy, przekonujemy się o tym coraz bardziej, jak, jak szalenie to życie jest krótkie, jak jesteśmy młodzi, to wydaje nam się, że to życie, które mamy przed sobą, to jest jakiś, a, mhm. jakiś szmat czasu. Mhm. Kiedy przejdziemy ten szmat czasu i patrzymy w tył, to on się wydaje jakiś potwornie krótki, wiesz, i a, i wtedy sobie zaczynamy zdawać sprawę z tego, że, yy, że może. No nie, że można go było, bo to już minęło, tak? Już nie będzie inaczej. Ale powiem inaczej, że coraz lepiej, coraz bardziej sobie zdajemy sprawę z, właśnie z tego, jak każda chwila jest ważna, wiesz, jak każda chwila jest, jest jedyna w swoim rodzaju, wiesz, jak każda chwila jest niepowtarzalna, wiesz, jak, yy, jakie to jest wszystko cenne, jak to wszystko za chwilę, wiesz. Pryśnie, wiesz, weźmiemy ostatni wdech, ostatni wydech i tego nie będzie. I pójdziemy na ostatni koncert. Bardzo okay. Ci dziękuję Tomku, to była dziękuję fantastyczna płyta, dla naszej dziękuję rozmowy. Bardzo za dziękuję dzięki za rozmowę. Dziękuję.